tam, 3 minuty to bardzo dobry czas, żeby tak w piątek sobie odpocząć trochę i przy Bożym Słowie oczywiście odpocząć i posłuchać tego, co mówi do nas Pan Jezus. Trwają wakacje, dzisiaj mamy wspomnienie świętych Joachima i Janny, dziadków Pana Jezusa. W ogóle Pan Jezus miał babcię i dziadka, może kompoty babcia robiła, czy kotlety, czy dziadek tam, nie wiem, co tam robił. Na działkę chodzili razem, różnie to może byli, czy ciągnikami jeździli, no już tak, już trochę ten lecę w mocną nadinterpretację, kim jest babcia i dziadek. Ale to też jest takie niesamowite, że Pan Bóg wybiera ludzi do różnych rzeczy, wybiera do różnych zadań. Dzisiejsza Ewangelia taka jest piękna też, nie? Że wielu chciało zobaczyć to, co się działo. Wielu w ogóle chciałoby doświadczyć tego też, nie? I każdy z nas ma jakąś taką szczególną rolę od Pana Boga. Każdy z nas ma szczególne osoby spotyka, że wszystko jest też po coś w naszym życiu. Warto to dzisiaj odkryć. Joachim i Anna mieli to szczęście, że byli dziadkami Pana Jezusa, a my mamy to szczęście, że jesteśmy chrześcijanami, że mamy możliwość korzystania z sakramentów, że możemy spotykać się z Bogiem tak namacalnie, że możemy jeść Boga w ogóle w Eucharystii, że mamy teraz nawet w dzisiejszych czasach takie techniki, że można sobie oglądać jakieś filmiki o Ewangelii, o Panu Jezusie, nawet, nie wiem, myjąc zęby czy coś tam, czy jadąc samochodem, nie wiem, gdzie to oglądacie. W każdym razie jest tego niesamowicie dużo i bądźmy dzisiaj wdzięczni Panu Bogu za to, co my widzimy. Możemy się skupić na zazdrości, na tym, że inni mają coś, a może warto odkryć to, co ja mam, co Pan Bóg mi dał i rzeczywiście, że On jest obecny w moim życiu. Niech dzisiejsi patroni, Joachim i Anna, oni mieli takie też to jest w ogóle, zobaczcie, być dziadkiem Jezusa, nie? W ogóle masz wnuka Boga. To są takie ciekawe rzeczy. No właśnie, ale niech oni dzisiaj nas uczą tego takiego cieszenia się z tego, co otrzymali. To też jest, zobaczcie, no, oni też byli rodzicami Maryi, to nie ją tak wychowali genialnie, nie? To jest coś, co wraca. Jeżeli rzeczywiście żyjemy dobrem, że jeżeli żyjemy dla Pana Boga, to nawet jak czasami jest trudno, to jakoś to wszystko się układa, Pan Bóg jest obecny w domu, w rodzinie. Pomimo różnych trudności, bo diabeł zawsze będzie uderzał tam, gdzie jest świętość, gdzie jest walka o czystość, o małżeństwo, o rodzinę, o relacje, o przyjaźnie. Tam będzie diabeł uderzał, ale tam, gdzie rzeczywiście Bóg jest na pierwszym miejscu, w tych rodzinach, tam jakoś to się wszystko układa. Tak było też u Joachima i Anny. Nie spodziewali się, że aż tak Pan Bóg wynagrodzi, że tak córkę wychowali, nie? Ale no właśnie, to jest też... I Pan Bóg jakoś tak lubi w te nasze życie wchodzić i rodzinne, i takie w ogóle ludzkie. Poszukajcie Go dzisiaj, gdzie On jest i podziękujcie Mu za to. A jak się pogubiliście, jest czasami taki czas, że ktoś się gubi w pewnym etapie, ale zawsze wiedzcie, że można wrócić do Niego i że już teraz nawet On jest tam obecny. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że jak odchodzimy od Niego, to On też odchodzi i gdzieś tak stoi z boku. Nie. On już teraz przygotowuje drogę na pewne rzeczy, które się będą działy potem, jak Ciebie wrócić. Może nawet pewne rzeczy, które dzieją się teraz i nie wiem, ogarniesz się dopiero za 10 lat, to one już teraz, pewne rzeczy są poukładane tak, żeby wtedy, kiedy będzie trzeba, to wszystko zagrało. Sam tego doświadczyłem nieraz, myślę, że tak to jest. No więc cóż, niech Was Pan Bóg błogosławi, przedstawiennictwo tych wspaniałych ludzi, Joachima i Anny, i niech Was prowadzi cały ten dzisiejszy dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do jutra.